Witam się z wami. Jest jak to błyszczy. Ale no, kamera się ładuje, więc ja się ubieram. Już jest rano, dzisiaj idę bez makijażu. I dzisiaj ostatecznie mam, słuchajcie, fryzjera. Tak się cieszę z tego, bo... ale zobaczcie, jak mi tu wysypało i tu, no trudno. Ale idę bez makijażu. Ostatecznie mam fryzjera, bo mam tak siwy łeb. Ten odrost jest cały siwy. Au. Zobaczcie. Ile siwych włosów. No niestety, tak natura mnie obdarzyła tymi siwymi po rodzinie. Także takie ubieram się. Zakładam taki topik pod to, ale zakładam do tego kompleciku taki ogromny swetr. Będzie to taki luźny dzień, więc no, tak robię. A jeżeli chcecie zobaczyć moją stylówkę, to mam też na... nie wiem, czy mogę to powiedzieć, tą platformę TT. Też właśnie jak się ubieram, wrzucam, więc to też jest tam, także zapraszam. Dobra, prawdziwy miłośnik śniegu. No. Moje? W garażu. Zaraz będę wyjeżdżać. Przed przedszkolem chcę iść do śniegu. Czekaj, jak to nie zrobić zdjęcie. Więc muszę znaleźć mój telefon. Tak wygląda torebka moja przed wyjściem. Zwykle nigdy nie wiem, gdzie jest mój telefon. Dobra, jest. Nie, nie bój się, tutaj jedzie. No, stań sobie tutaj, zrobię ci zdjęcie. Tutaj stań sobie przy śniegu. Dobra. Nie mogę się skupić. Dosywka, idę do roboty. Przełączę na sportowy. Aha, bo właśnie przełączę na sportowy ze względu na to, że nie jesteśmy obydwoje z mężem pewni tego, czy nasze auto jest... Co jest? Moje auto. Czy jest 4x4, jak jest w trybie green, czy tam normalnym. Więc wolę... Na sportowym jest na 100%. O, Edytka. Dobra, to zostawię jej, czekajcie. Już otwarte. Jezu. Mogłaś wjechać, co ja zostawiłam otwarte. Wiedz sobie. Ja zostawię otwarte. O, kuli i tak nie, przez ten śnieg nie przejdzie. O, ma tam wychodek, siuśki tylko robi. Dobra. Do roboty jedziemy. Matko. Boska, ile śniegu! Chociaż w sumie chyba cieszyłam się kiedyś, widzicie, jak byłam mała, bardziej ze śniegu, natomiast ja tam lubię. Ja wiem, że to jest, wiecie, niebezpieczne i tak dalej, ale powiem wam szczerze, nie wiem, albo mam wrażenie, że ludzie nie mają, mówcie mi, zimowych opon, albo nie wiem, co jest z nimi, bo ja stoję właśnie, jakby tu jest wyjazd, tutaj wszyscy przywożą dzieci do szkoły, no ja nie zawożę mojego dziecka. Uwaga, moje dziecko ma 42 sekundy do szkoły. Zdarzyło mi się go zawieźć, żeby nie było. Więc tu rodzice odwożą, wiecie, dzieci swoje do szkoły i... Zamotujcie się. I ja widzę, jak jest źle z... się ślizgają, naprawdę. No i normalnie spokojnie się tutaj mijają dwa samochody, a teraz jak są takie zaspy ze śniegu, no bo nie mam możliwości odśnieżania, to powiem wam szczerze, że jest kiepsko. Ja mam jeszcze na szczęście takie mikroauto, bo ja jeżdżę mini, ale widzę, że na przykład Ramon już by się tutaj nie minął z kimś. Jestem jeszcze na osiedlowej drodze, więc sobie tutaj stoicie. I dobra. Pogadamy później, może się odezwę do was w biurze, coś tam, na pewno się odezwę, bo dzisiaj mam bardzo ciężki dzień, znaczy ciężki nie, ale długi po prostu dzień, a jeszcze w międzyczasie sobie zbiłam, patrzcie do przodu, zbiłam sobie jeszcze fryzjera, żeby tego było mało. Dobra, leci. Jadę mój siwy łeb ogarnąć, słuchajcie, tylko muszę sobie ustawić navigation. Witamy się z wami. O, dobrze. Muszę sobie ustawić navigation. Sałateczkę na wynos mam.
Ogólnie mam pełną torbę zawsze ze sobą. Piękne słoneczko. Jest tak mocne słońce, słuchajcie, że ja muszę okulary założyć przeciwsłoneczne, żeby nie poraziło mnie. Ale brzydkie mam od tej soli, słuchajcie, ten z tyłu to ta szyba mi strasznie brudzi się. No ale to jest normalne. Zobaczcie, jak daje słoneczko. Dobra. Lecimy ogarnąć siwki. Odezwę się do was już stamtąd. Pokażę wam, jak mocno mam siwe włosy już i ogarniemy je. Rozpocznij. Dzień dobry. To ja. Bez siwków. Powiem wam szczerze, jestem tak zadowolona z mojego fryzjera, z dziewczyn, naprawdę. Ale mnie strasznie kusi, żeby tak zrobić je. Tak mnie kusi. Jeszcze dzisiaj nie zrobiłam, ale... miałam, pamiętacie mnie w takich krótkich włosach. No zobaczymy. Zobaczymy, co zrobimy, czy zrobimy. Idziemy teraz do robotki. A po robotce... Szybko, bo nie ma czasu. I myślę właśnie teraz... co ten pan tu robi? Dziwnego. Jakieś bohomazy mi tu. Dobra, lecimy. Jestem mega zadowolona. I nie mam siwków, a mam mnóstwo siwych włosów. Oczywiście ja sobie psikam, wiecie, na co dzień takim sprayem te siwki, ale dzięki temu nie mam. Odebrałam sołkę i tak wygląda ogólnie prowiant, nie za zdrowy. Kabanosy na szybko. Ale tak to jest, jak się nie jest w domu. Jedyne, co mi się udało, to ogarnąć bułeczkę. Więc tak. Sołka dzisiaj ma dress i mają takie stroje. Ale ciemno, słuchajcie, odstawiłam Zoe do domu. I szybko przyjechałam do galerii jeszcze po kilka rzeczy na Mikołajki, bo słuchajcie, smyk nam zrobił taką niemiłą niespodziankę. Po prostu okazało się, że paczki nasze nie przyjdą. Przyjdą chyba 8, a zamówione było przed Black Friday, więc serio. Ja rozumiem, że na Black Friday ludzie jakby poszaleli i mogą być spóźnienia, no ale powinno jakoś być pierwszeństwo, wiecie. Ci, co po prostu zamówili wcześniej. Nie wiem jak to jest. Na razie w zasadzie chyba, nie wiem, chyba nawet nie chcę wiedzieć, jak... No, chyba nawet nie chcę wiedzieć, jak to działa, więc idę teraz szybko i... Nie wiem. Pokusiło mnie coś w ogóle, żeby na szczęście wziąć za pobraniem, słuchajcie, tą paczkę ze smyka, więc nie wiem, czy można jej nie odebrać. Jakby nie wziąć jej od, wiecie, od kuriera, żeby to odesłać. Nie wiem, bo po prostu do smyka też się nie mogę dodzwonić, bo chciałam to anulować zamówienie. Nie wiem, a więc idę szybko kupić prezenty dla dzieci. Także brawo smyk. Dobra, tu wszystko płacze. Ale jeśli chodzi o ten sklep, to ja go uwielbiam. On jest w galerii Libero, jak jeszcze nie znacie. To zobaczcie, tu jest mega dużo lalek. Są to też głowy do czesania i mówię do te czesania, bo wiecie, wszyscy znają te głowy i mówią, że są kiczowate, ale zobaczcie, jakie one są wielkie. Tu są 4 różne, widzę, warianty. Jest mnóstwo z Antonio żułantych laleczek. To są właśnie te lalki, które ja polecam. Chyba najbardziej. Z Lorenz też mamy taką malutką i też ją bardzo lubi Zoe. Także ja teraz będę akcesoria kupować dla łobasów. Dobra.
byłam, słuchajcie, godzinę, obskoczyłam wszystkie sklepy, wszystko ogarnęłam, musiałam 3 razy przyjść do auta, bo nie zabierałam się, wiecie, chodziłam tak, mi było ciężko i ledwo do auta dochodziłam, za każdym razem. Ale oczywiście nie pokażę wam, co mamy, ale z tego względu, że moje dzieciaki też oglądają nasze vlogi. Poza tym... ale pokażę wam, jak już rozpakują swoje prezenty, co tam mamy i czy nam się sprawdza. To będziecie mogli spokojnie sobie jeszcze ewentualnie podpatrzeć na... Na co? What? Podpatrzeć sobie będziecie mogli na... na co? No co mamy później? Na Wigilię. A w Polsce i tak moim zdaniem mikołajki są drobnymi prezentami, a na Wigilię się takie większe prezenty kupuje. Natomiast no, ja wam to opowiem, moje dzieci mają po prostu szczęście, jakich mało, bo mikołajki obchodzą po holendersku, czyli z dużymi prezentami, a Wigilię obchodzą po polsku, również z dużymi prezentami. Także lepiej trafić nie mogły. Niestety, albo stety, znaczy dla nich stety, dla rodziców niestety. Ale w tym roku sobie powiedzieliśmy, że robimy prezenty dla dzieci na mikołajki za 1000 zł, czyli po każde dziecko 1000 zł nie przekraczamy, bo w tamtym roku albo 2 lata temu przegięliśmy po prostu pałę i potem nie było już co na Wigilię im kupić, więc wiecie. A teraz mają w zasadzie, myślę, 3 duże prezenty i tak w zupełności to wystarczy. Tym bardziej, że w Polsce na mikołajki kupuje się drobnostki, więc mają szczęście dzieciaczki. Także teraz, dobra, wyjeżdżam z parkingu, muszę się skupić na drodze. Zobaczcie, u nas, o właśnie, ktoś jedzie traktorem, będzie odśnieżał, ale ogólnie nie nadążają odśnieżać. Mimo tego, że odśnieżają, no to nie, no to nie są w stanie, wiecie. Dobra. Jestem w domu, słuchajcie. Bardzo po cichaczu. Zrobiłam 4 rundy do auta. Z auta do domu. Zablokowałam sobie wyjście z auta. Ale już nie wejdę. Jest źle. Jest źle. Zablokowałam cały garaż. Pogam, żeby się zamknął. Zamknął się. Dobra. Jestem w domu. Na szczęście już wszyscy śpią. Teraz muszę wszystko naszykować. Mademu. Gdzie jest mój pies? Pewnie na łóżku. Dzisiaj będzie lipny vlogmas, ale musicie się zadowolić tym, czym macie dzisiaj, bo było trochę bieganiny. Muszę to zmienić, bo nie mogę. Jak to oni włączają tą, tą choinkę. Jest dyskoteka. Jest mega świąteczny klimat, zobaczcie. Uwielbiam. Idę siku, ale nie widzicie ze mną, bo co? Armagedon, całkę naszą chyba coś rozkłada. Padam już na pysk. Masakra jakaś.
Będą chyba vlogmasy łączone niektóre. Bo... Nie dyrydy.